Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, kiedy u kolegi Zbyszka Oleksiaka jesteśmy, akurat dowiedzieliśmy się już oficjalnie na stronach PZHGP i innych podane jest, że w tym roku wystawa w Kielcach i targi się nie odbędą. W związku z tym wiemy, że hodowcy chcieli nabyć wiele gołębi na targach, przywieźć swoje gołębie na sprzedaż też i to z Polski, i z zagranicy. No my tutaj, kiedy jesteśmy u kolegi Zbyszka, to akurat trafiliśmy, że kolega Zbyszek, z uwagi na to, że miał te gołębie przygotowane do sprzedaży, my świadomie wcześniej ich nie wstawialiśmy na giełdę u nas, gdyż planowaliśmy sprzedać te gołębie tutaj wspólnie z kolegą Zbyszkiem na targach. Natomiast jeżeli tych targów nie będzie, no zmuszeni jesteśmy te gołębie sukcesywnie tutaj u nas wstawiać na aukcję. Teraz mamy przygotowane razem około 40 ponad gołębi, takich, które kolega Zbyszek miał właśnie przygotowane na targi. One, tak jak zobaczymy, on nam na chwilę powie, one nawet są pooznaczane płci, są oznaczane ringami, tak, przy obrączce, jeżeli jest to jest samiczka, prawdopodobnie. Tak? Dobrze tak, mówię? Witam wszystkie koleżanki hodowców. I też kolory są też, jakie ceny planowaliście tych gołębi mieć? No tak, żeśmy sobie pozaznaczali, jak to wiadomo, że na targu, żeby to było łatwiej po prostu później rozstrzygnąć, na szybko się nie pomylić, no nie? No to postanowiliśmy tam, gdzie jest obrączka rodowa, to wstępnie, bo to są młode z tego roku, ale w 90% są to samiczki, a tam, gdzie jest oznacznik po prostu, tam, gdzie nie ma obrączki, jest to wstępnie samczyk. Nie tylko tak mówię wstępnie, bo to ciężko tak jest do końca zagwarantować, nie? No i tak ceny zrobimy chyba jednakowe, bo niech tam hodowcy sobie sami oceniają po prostu i licytują, ale tak co my mieliśmy tak wyjściówkę zrobić sobie na przykład na wystawie, no to miałby tam kolor żółty, to byłby najdroższy kolor z tych gąbków, kolor różowy chyba też. Później, nie. No, ja nie wiem jak to robiliście, no ale to będziemy mogli zobaczyć też po dowodach, bo wiadomo, że te gołębie, które pochodzą z takich asów, tutaj od kolegi Zbyszka. No później niższa puka była po prostu, jak się robi czerwony kolorek i był niebieski, nie? No. Także po prostu no to tak można sobie tam rozróżnić, ale wiadomo, że tam no, to się, aukcja się swoimi prawami rządzi, także tutaj sobie hodowcy sami dzisiaj muszą. Dzisiaj mamy właśnie późną porę, ale jak już byliśmy, to po prostu chcieliśmy te gołębie sfotografować. Widzimy, tu mamy te rodowody, tak jak mówię, jest ich ponad 40, one już były przygotowane, na tyle kolega specjalnie z koszulek już powyrywał, bo one były przygotowane już także do powieszenia na klatkach. No ale nie mamy tych gołębi, nie będziemy mieli możliwości wyeksponować na targach czy na wystawie. Natomiast teraz może kolega Zbyszek o kilku powie. Jakie to są gołębie tutaj? No jest tu gołąbek o numerze 22961. Tu ostatnio Krzysiu też pytał się o tą samiczkę, co jest trzecia w tym roku w okręgu jako lotnik. No to jest tu po synie jej 605 gołąbku, także bezpośrednio. I tutaj też są 330, ale tutaj o tą samiczkę konkretnie chodzi. To jest gołąbek właśnie 22961. To jest babcią jest ta samiczka, co jest trzecia lotniczka okręgu, co wtedy mówiłem, że wkładamy ją na innym punkcie, nie? Te gołębie, Zbyszku, one są tak z różnych jeszcze okresów, bo jak robiliśmy zdjęcia, widziałem, że jedne są takie, co się już nadają, że można je spokojnie do rozpłodu wprowadzić, natomiast jedne jeszcze to kilka jest takich późniejszych, trzeba poczekać, nie? To muszą się tak jeszcze dobierzeć troszeczkę, po prostu wiadomo, że to nie. A tu mamy kolejnego gołębia, widzę o numerze 21483. Widzę, że ojcem tego gołębia jest gołąb pochodzący z hodowli rolnej Hen Alimentena. Do tego taki gołąbka odkupiłem od pana Grzany, po prostu tam, jest, tam pod Warszawą, no nie dokładnie tam nie znam miejscowości, bo te gołąbki to są te gołąbki, co ja mam, przedstawiam się tam z złotą parą Van de Abele. Tam ciężko właśnie dostać te gołąbki, tak, bo tam jest mała hodowla. Ja przypomnę tylko, bo my te gołębie mieliśmy w swoim czasie na aukcji, no nie były takim, cieszyły się takim zainteresowaniem, bo mniej znane może, ale to są te, które akurat my mieliśmy, bo ten Henry Mentem to jest bodajże wujek Geringsów i on ma dużo gołębi opartych właśnie na tych gołębiach Geringsów. Ja te gołębie już miałem w 2007 roku, nie? Też tam aż tak za dużo się nie chwaliłem tymi gołębiami po prostu, ale jakby nie było, no to już w 2009 roku miałem z tego lotniczkę w gazetce w 2009 roku w Balisia, to był 4 koficy miała w M-klasie, 8 klasie C gołąbek był. No i zarazem Zenek, później co byłem czwarte miejsce w Polsce, później no 510, co byłem mistrzem regionu. Także one po prostu, Zenka nie ma tu. Tu Zenka nie ma w tym akurat, nie? Ale to tam po prostu dużo rodzeństwa się wybiło. To jest właśnie ta z tej złotej pary, tam jest samiczka, pochodzi właśnie z tej hodowli, nie? No a te Geringsy teraz są na czasie, ja już te gołębie miałem w 2007 roku, mam mocno tą linię rozbudowaną, którą jest w większości gołąbków, tam one się po prostu tutaj łączą, nie? No tu jest też fajne połączenie, bo tu jest tak, samiczka. Ale to kolejny gołąb w numerze 294. Babcią to jest mamusia króla, później tu jest też 330, co ten gołąbek był, 8 koficen miał i w C-klasie. I tutaj jest ciekawostka, cośmy byli u Herbotca, bo to właśnie mamy z tego. No to na tym rodowodzie jest chyba jeszcze dedykacja tym oryginalnym. Tak.
To jest ten international z kolegami z klubu Kopernik. To brat jego tam gdzieś we Włoszech czy we Węgrzech był chyba drugim lotnikiem, ten gołąb, co tam właśnie kolega przedstawiał, nie? No i też tu jest ze złotej pary właśnie, ale po samcu i po mis głównie, nie? Tutaj jest też fajny młody. Następnym gołąbkiem tu jest gołąbek o numerze 21167. To jest tutaj też... to jest po lotnicce, gołąb po takiej Asiorze z tego roku, ona tam ma w B-klasie, tylko nie pamiętam to dokładnie, czy 13, czy na pewno poniżej 20 na pewno, nie? Bo tam mam koeficjent. Takie dwie te samiczki, co mam fajnie zapięły tam koeficjent, a zarazem też tu jest te złote pary właśnie, nie tej 50, to konkretnie to chodzi o samiczkę 07 rok, Belk 6099050. I te gołębie to się sprawdziły właśnie, bo później jak ja wygrałem te gołębie tu z Wersylaki, takie na losowaniu, to później też Adaś Piwaczek, te gołębie też później już mali też zadowolenie z nich, nie? I też bracia Prawnoscy tak samo, no to ta linia też się tam sprawdziła i u nich, nie? Tutaj mam jeszcze dwa gołębie z tych takich, co kolega przygotował do pokazania. Tych gołębi, tak jak mówiłem, będzie więcej, bo w tym rzucie mamy w tej partii, nie jako tak co z nienacka, bo to się dzisiaj dowiedzieliśmy, zrobiliśmy około 40 kilku, ale tych gołębi chyba miałeś więcej przygotowanych, też one będą się sukcesywnie tutaj pojawiać też na. No zostawiłem takie jeszcze gąbki z czarną spinką, no to tak miały być powyżej 1000 zł, no ale po prostu tak na razie jeszcze tak mam trochę poobiecane kilka klientom, także jeszcze na razie takie kilka gąbków zostawiłem jeszcze w domu. Tutaj mamy kolejnego o numerze 21266, to jest samiczka z tego, co tutaj widzę w rodowodzie. No tu jest ciekawostka, to jest odkupiłem gąbka Dominika Palackiego właśnie co na katedrę do Opola po prostu. Pamiętam, przeznaczony z tym białym, tak zwanym ogonem, nie? No i dziecko też tutaj ma taki właśnie białotki troszeczkę w ogonie, także i też jest tutaj ciekawostka, bo to jest mamusi znowu mis akurat, nie? Po synie. No i też jest główny brat złoty pary, nie? Też właśnie tej samiczki 50, ja nazywam ją, nie? To jest 21273 gołąb. My ich nie pokazujemy, one są w koszach, ale już jest późno. To po prostu tu jest praktycznie fenomenalne połączenie, bo sami dziadkowie tu praktycznie sami fenomenalne. 330 to jest? To tak, 543 król. Później mis 459. Później 330 ojciec mis, nie? To jest imbret i tu jest mamusia króla. Także to jest podwójny imbret na najlepsze gołębie, nie? No to tutaj gołąbek jest kapitalny. Mamusia.pl 21273 końcówka, 053 oczywiście oddziału. No, także tutaj jest no, i ładnej budowy, bo te gąbki, co mają już czerwone i żółte spinki, no, to są kapitalnej budowy, nie? To już to było tak, że my też oceniali je po dobrych gołębiach i kwestia tej spinki to jest ten, nie? 22804 jest to gołąbek też dziadkiem Pazurek, co byłem wicemistrzem Polski w B-klasie i Jaskółeczka też właśnie była w tej drużynie wicemistrza Polski. Zarazem znowu jest syn złotej pary. I tutaj jest samiczka od Adasia Piwowarczyka 10-30, no to jako roczne miała 11 konkursów. Ten gąbek jaką spinkę ma? Ten ma też tutaj albo po prostu już żółtą, albo ten, bo nie chciałbym tu zaraz spojrzeć na ten, nie? Dobrze, czyli to są gołębie, które tutaj będziemy mieli w tej serii na aukcjach. No mówię, przykro nam jest, że ta wystawa się nie odbędzie, zawsze to jest jakaś okazja do spotkania się. No niestety tak wyszło, no nie mamy na to żadnego wpływu już. No, trochę hodowcy załamani, bo no, jednak już nie chodzi o tą sprzedaż, tylko porozmawianie się z niektórymi po prostu się... Można też napić się z kolegami, wspólnie spędzić czas. Wiązaliśmy nadzieję, że sobie zrobimy jakieś zdjęcia czy coś, tak. Z dużo osobami się umówiliśmy również, nie, a tutaj no troszeczkę... No tutaj akurat właśnie mieliśmy takie możliwość dzisiaj wykonać zdjęcia tych gołębi, które kolega Zbyszek miał przygotowane na tam targi w Kielcach, natomiast one się pojawią u nas. No inni hodowcy, którzy też mieliby przygotowane, to zachęcamy, można do nas je wysłać, też wstawimy, także nie ma problemu. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, zachęcamy do wzięcia udziału. Dziękujemy. W administracji. Dobry lot!